Jeżeli pozwolicie, to szanowni członkowie Rady Gminnego Związku Rolników Kółek Organizacji Rolniczych, prezesi kółek rolniczych, przewodniczący kół gospodyń wiejskich, szanowni goście. Po trudach całorocznej ciężkiej pracy spotykamy się, aby podsumować kończący się rok 2016. Podziękować Bogu za tegoroczny zbiór. Mimo, że pogoda nam nie sprzyjała do samego końca, ale zbiory zebrane. Pragnę serdecznie powitać przybyłych gości księdza proboszcza kapelana rolników Stanisława Dawrzyna. Józefa Kraśniewicza, starostwa Szałobrzyńca. Mieczysław Sobański, radny powiatowy. Rafał Zimny. Nie widzę tutaj. Wieczór. Przepraszam. Czemu się chowa tak dalej? No, no, zaraz bliżej trochę trzeba. To Witka miał. Mirosław Wieczór, burmistrz miasta. Przewodniczący Rady Szulc, wiceprzewodniczący. Jerzy Serwator. Jarosław Mikołajczak. Krzysztof Bartosz. Anna Radziszewska. Rzeczywistości, to przypominamy wielkie wydarzenie
przed 1050 lat, kiedy jak z mgły poprzez chrzest idącą z Ewangelii kulturę chrześcijańską obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski i powstania Pałacu Polskiego. Przemierzam też swoją pamięcią tamte wydarzenia przed 50 lat, bo już uczestniczyłem i sporo pamiętam. Jesteśmy w nowej rzeczywistości, którą staramy się budować na wartościach, a te wartości, o których się mówi dzisiaj w różnych miejscach, gdzie nazywamy demokrację, to one wywodzą się tak naprawdę z Ewangelii. Równość każdego człowieka stworzonego wobec Boga Twórcy. Te wartości widzimy dla niektórych grup okazują się być tylko na ustach, nie w czynach. Te różne próby zdaniem wołania i rozdzielania polskiego stołu. A wręcz pisania, mówienia, żeby polała się krew, mnie napawają ogromnym smutkiem. Trzeba, bo Biblia jest czasem zjednoczenia. Czasem zjednoczenia. Zatem jak się tu gromadzimy w tej specyficznej społeczności wsi, w różnych wymiarach duchowym, administracyjnym, samorządowym, wiejskim, kulturalnym, życzę Wam, kochani, tego myślenia, o którym Norwid pisze, nie? Że ojczyzna to jest jeden, to jest wielki zbiorowy obowiązek, który każdego dnia wypływamy. Ja przy biurku, na kolanach, przy ołtarzu, wy w swoich miejscach pracy, żeby to nas łączyło. Żeby to nas łączyło. Dziękujemy Panu Bogu, że są ludzie, którzy o tym wspólnym biurowym obowiązku nie zapominają. Katolicka nauka społeczna, ta też wyrasta się z ducha Ewangelii, z ducha postaw świętego Pana Drugiego, który jest jednym z najwybitniejszych Polaków, ale też jednocześnie jednym z największych teologów, filozofów, osobowości, ludzi dialogu, do którego Kościół zawsze zachęca i tam prowadzi, żeby nas to w ten sposób, nawet mimo tych naszych osobistych różnic, się różnymi osobowościami, pochodzeniem, miejscem. Było, matka się nie łączyła. Myśmy byli dumni z tego, że wyrastamy z takich korzeni, które są trwałe, które łączą, mimo naszych różnic. To pewnie dlatego Pan Jezus tam urodzony w Betlejem zajął tak naprawdę ostatnie miejsce. Abyśmy idąc do ludzi mieli świadomość ministra, i to dla wielu ludzi. Ministrale to znaczy służyć. Czy to my nawzajem służymy? I w tym duchu jest ta Łukaszowa Ewangelia, która mówi o tej służbie. Słuchajcie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, kiedy wielkorządcy chcieli w Kwirenie. Wybierali się więc wszyscy, by
się dał zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, bo pochodził z domu i rodu Dawida, wydaje się, to pisać coś ulubioną sobie Maryję, która była brzemienna. I gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania, porodziła swojego pierwszego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, lub się narodzi, czem więcej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.
zagrać. No, a ty nie masz opłatka? Mam, ale ja pracuję. Ja tu się szacuję. W prasie tematów dużo? Nie przyważyć, nie? Tam też.